Odkąd Wally roztrzaskała Toy Foxiego, pracownicy bali się do nas podchodzić. Postanowili przysłać nam nowe animatrony, a mianowicie kucharza, sprzątaczkę i taką pomocniczkę kucharza. Są raczej fajne, ale ich jeszcze nie poznałem. O, już przyjechały! Bill, chodź! Krzyczał jakiś pracownik. Tak, nie będę już musiał sprzątać. Oh yeah, baby! Cieszył się Bill. Ja nie będę musiał gotować, a Anna nie będzie już mi musiała pomagać w kuchni. Ekscytował się ten pierwszy. Dobra, Jack, idziemy po nie. Oznajmił Bill. Ja zakradłem się przez hol i wychyliłem się zza rogu. Nowe animatroniki weszły do pizzerii. Witajcie, tutaj wasz ukochany kucharz Leo, a tu moja pomocniczka Glamour. Przywitał wszystkich Leo. Witajcie, pokażecie nam nasze miejsce pracy? Spytała Glamour. Jack i Anna zaprowadzili ich do kuchni. Bill jeszcze czekał przed drzwiami. Dzień dobry, tutaj Peggy the Pig. Jestem sprzątaczką, mówiła Peggy. O fuj, jakaś ty ohydna. No trudno, chodź, powiedział Bill i zaprowadził ją do schowka. Peggy faktycznie była brzydka. Różowa, z ohydnym ryjem. Miała taki fartuszek z napisem: bądź czysty. Pamiętaj, mówimy stop brudowi. W kieszeni fartucha miała lizaki. Pierwszy dzień roboty nowych animatronów wyszedł całkiem. Dzieci kochają Leo. Mogą sami wybierać składniki do pizzy i bacznie obserwować pracę kucharza. Glamour też jest lubiana. Nie to co Peggy. Ostatnio chłopiec upuścił kawałek pizzy, a ta podbiegła do niego, zdzieliła go miotłą i wydarła się. Coś ty narobił, sprzątaj to, ale już! Chłopiec w płaczu wyrzucił pizzę, a ta powiedziała: grzeczny chłopczyk, masz tu lizaka. I wepchnęła mu lizaka z taką siłą do buzi, że myślałem, że zrobi z niego szaszłyk. No nic, dziecko się zakrztusiło, ale wyjęło lizaka i podbiegło do rodziców. Dziwne są te nowe animatrony.